Nawet kilkanaście punktów procentowych. Tyle przewagi, zdaniem niektórych sondaży, ma Joe Biden nad Donaldem Trumpem. Czy to już koniec obecnego prezydenta Stanów Zjednoczonych, czy też radość jego przeciwników jest zdecydowanie przedwczesna? Zapraszam na dzisiejszy Klubotygodnik. Ja nazywam się Andrzej Kochuta, to jest Klubotygodnik Klubu Jagiellońskiego, czyli nasza cotygodniowa próba mierzenia się z wydarzeniami ze świata i z Polski. Dzisiaj więcej o polityce Stanów Zjednoczonych, a Was już teraz zapraszam do subskrybowania naszego kanału. W ostatnich latach bardzo ciekawą trylogię okładkową przedstawił tygodnik amerykański Time. Na pierwszej okładce z lutego 2017 roku można było zobaczyć Donalda Trumpa, który siedzi w gabinecie owalnym. Natomiast nad jego głową są chmury, pada rzęsisty deszcz i wieje wiatr, który podrywa kartki leżące na biurku. Na następnej okładce, opublikowanej nieco ponad rok później, w kwietniu 2018 roku, scena jest podobna. Prezydent dalej siedzi przy swoim biurku, wiatr dalej rozwiewa kartki papieru, pada deszcz, natomiast w gabinecie zbiera się woda i podnosi się ona coraz wyżej. Widać już, że powoli zalewa prezydenta. No i na trzeciej okładce, opublikowanej jesienią 2018 roku, woda zalała już cały gabinet owalny, prezydent uniósł się w powietrze, zawisł gdzieś nad biurkiem tak wysoko, że jego głowa zniknęła już ponad krawędzią okładki. Ta artystyczna wizja, jakkolwiek bardzo silnie przemawiająca do wyobraźni, była jedynie wyrazem pobożnych życzeń redaktorów tygodnika Time, którzy prawdopodobnie chcieliby, żeby Donald Trump zatonął. Jak się jednak okazało, ta wizja była przedwczesna. Mimo licznych prognoz, że ta prezydentura szybko zakończy się katastrofą, mimo wielkiego, wielomiesięcznego śledztwa Roberta Muellera, aresztowań byłych współpracowników Trumpa, wreszcie samej procedury impeachmentu, Trump przetrwał 3 lata w Białym Domu i wchodził w ten rok wyborczy, w tą walkę o reelekcję, w naprawdę korzystnej sytuacji. Zwłaszcza, że wyniki gospodarcze były bardzo dobre. Gospodarka rosła, giełda notowała historyczne rekordy, bezrobocie z kolei było rekordowo niskie. A zgodnie z powszechną mądrością amerykańskiej polityki, jeżeli gospodarka ma się dobrze, prezydent zazwyczaj wygrywa reelekcję. No i właśnie dlatego widoki Trumpa na reelekcję były bardzo dobre, zwłaszcza, że w obozie demokratycznym trwała zaciekła rywalizacja pomiędzy dużą grupą kandydatów, którzy wyniszczali się nawzajem, podczas kiedy prezydent mógł prowadzić swobodną kampanię. A potem przyszła pandemia i nagle wyniki gospodarcze zmieniły się z dobrych na dramatyczne. Bezrobocie skoczyło do poziomu niewidzianego od lat 30. ubiegłego wieku, kiedy w Stanach Zjednoczonych szalał wielki kryzys. Na giełdzie zapanowała niepewność, wzrost gospodarczy zmienił się w recesję i to również jedną z największych odnotowanych w historii. To jednak niekoniecznie od razu musiało oznaczać katastrofę dla planów reelekcyjnych Trumpa. Powody tego nagłego odwrócenia się sytuacji, czyli pandemia koronawirusa, były dla wszystkich oczywiste. I w związku z tym nawet wydawało się, że Trump może na tej sytuacji zyskać. W związku ze znanym w polityce efektem zbierania się wokół flagi, czyli rosnącego poparcia dla przywódców, którzy rządzą w czasie kryzysu. To na przykład obserwowaliśmy po zamachach 11 września, kiedy poparcie dla George'a W. Busha z około 51% skoczyło nagle do historycznych 90%. W przypadku Trumpa tak się jednak nie stało. Jego odpowiedź na kryzys nie była idealna, o czym zresztą pisałem na łamach Klubu Jagiellońskiego jeszcze w marcu. No i być może również w związku z jego błędami w zarządzaniu ten kryzys osiągnął historyczne rozmiary. I think it's under control. Pandemia rozlała się po Stanach Zjednoczonych na skalę niewidzianą w innych krajach. Dziś to ponad 4,5 miliona wykrytych zarażeń. To ponad 155 tysięcy przypadków śmiertelnych. They are dying. That's true. And it is what it is. But that doesn't mean we aren't doing everything we can. A codziennie w Stanach Zjednoczonych odnotowuje się nawet od 50 do 70 tysięcy nowych przypadków. First of all, we have done a great job. Czyli można powiedzieć, że w ciągu jednego dnia więcej zarażonych Amerykanów udaje się wykryć niż w Polsce od samego początku pandemii. Well, right here,
United States is lowest in numerous categories. We're lower than the world. Lower than we're the lower world? We're lower than Europe. In what? In what? Take a look. Right here. Here's case death. W związku z tym sondaże dla Trumpa zaczynają wyglądać źle. Dziś ponad 60% Amerykanów negatywnie ocenia reakcję prezydenta na kryzys związany z koronawirusem. Tymczasem sondaże Joe Bidena idą w górę, no i tak jak wspominałem już na początku tego odcinka, niektóre dają mu nawet dwucyfrowe prowadzenie. Oczywiście w tym momencie sceptycy powiedzą, w 2016 roku Hillary Clinton również prowadziła w sondażach i doskonale wiemy, jak to się skończyło. Wygrała nawet głosowanie powszechne, zgromadziła więcej głosów niż Donald Trump, ale ze względu na amerykańską strukturę głosowania, głosowania Stanami, jednak te wybory przegrała. W związku z czym te powszechne sondaże, choć mówią o pewnych nastrojach wśród Amerykanów w związku z prezydenturą Trumpa, to jednak nie są do końca miarodajne. Są jednak inne sygnały, które dla drużyny Trumpa muszą budzić niepokój. Na przykład sondaże z poszczególnych stanów. Logika amerykańskich wyborów sprawia, że kampania wyborcza nie toczy się równomiernie w całym kraju, bo sztaby od początku wiedzą, że jedne stany na pewno zagłosują na republikanów, drugie na pewno na demokratów. Zatem kluczowe są te stany, które się wahają, tak zwane swing states, co do których do końca nie wiadomo, czy zagłosują na jedną, czy na drugą stronę. To właśnie w tych stanach odbywa się najbardziej zacięta kampania, inwestuje się najwięcej pieniędzy w reklamy, tam wysyła się wolontariuszy, by pukali do drzwi, oczywiście, kiedy nie ma pandemii, organizuje się wiece, politycy jeżdżą i starają się spotykać z wyborcami. I to właśnie w tych stanach dziś prowadzi przede wszystkim Joe Biden. I to również w takich stanach, które w 2016 roku dały Donaldowi Trumpowi wyborcze zwycięstwo, jak na przykład Floryda, czy tak zwany pas rdzy, czyli ten obszar Ameryki, gdzie kiedyś były amerykańskie fabryki, a dziś jest głównie bezrobocie. Tutaj można wymienić Ohio, Michigan czy Pensylwanię. I to właśnie mieszkańcom tych stanów Donald Trump obiecywał w 2016 roku, że Ameryka będzie znowu wielka, no i to te stany dzisiaj opowiadają się za Joe Bidenem. Są jeszcze inne stany, które do niedawna nie należały do swing states, wydawały się raczej stabilnymi twierdzami republikanów, natomiast dziś przechodzą coraz bliżej strony demokratycznej, również dlatego, że napływają do nich masowo Latynosi. Tutaj można wymienić Arizonę czy Teksas. Ale to nie koniec niepokojących dla Trumpa informacji sondażowych. Okazuje się, że traci również w tych grupach demograficznych, na których powinno mu zależeć najbardziej. Na przykład wśród kobiet. Dla kobiet Trump nigdy nie był podstawowym wyborem, ale to, że miał mocny elektorat w tej grupie, zwłaszcza wśród białych, starszych kobiet, powodowało, że mógł walczyć o zwycięstwo w wyborach. Traci również na przedmieściach. Przedmieściach, które tradycyjnie głosowały na republikanów, a dziś przechylają się w kierunku Joe Bidena. Traci wreszcie w tak kluczowej grupie jak ewangelikalni protestanci, którzy do tej pory wydawali się najtrwalszym ogniwem w koalicji popierającej Donalda Trumpa. Trudno nie wiązać tych spadków sondażowych z, no właśnie, opinią ludzi na temat tego, jak Trump radzi sobie z koronawirusem, z sytuacją w kraju, z narastającym kryzysem gospodarczym. Dlatego pierwotna strategia Donalda Trumpa zakładała jak najszybszy powrót do normalności, żeby ludzie jak najszybciej wrócili do pracy i do rozrywek i dzięki temu, żeby gospodarka jak najszybciej się rozruszała. Takie dobre wyniki gospodarcze mogłyby być jasnym sygnałem, że Ameryce udało się przezwyciężyć pandemię, a więc potwierdziłyby się wielokrotne zapewnienia Donalda Trumpa o tym, że sytuacja zmierza ku lepszemu. Niestety dla Donalda Trumpa po pierwsze sytuacja pandemiczna się nie poprawia, a po drugie nie wszystko w tej kwestii otwierania gospodarek zależy od niego. Tutaj najwięcej do powiedzenia mają gubernatorzy stanowi, często z partii demokratycznej, którzy nie chcieli słuchać sugestii Donalda Trumpa w tej kwestii. Dziś podobny spór o otwieranie toczy się jeszcze o szkoły i uniwersytety. Donald Trump próbował też sygnalizować powrót do normalności po pandemii za pomocą własnych działań. Na przykład próbował zorganizować wiec dla sympatyków. Natomiast nie do końca się to udało. Mimo zapewnień jego sztabu, że zgłosiło się milion chętnych, którzy chcą spotkać się z Donaldem Trumpem, w zawierającym kilkanaście tysięcy miejsc obiektów,
obiekcie wiele siedzeń pozostało pustych, zadając kłam takiej informacji, jakoby było prawie milion chętnych. Oprócz tego Donald Trump chciał przywrócić spotkania z przywódcami innych państw, organizując w Stanach Zjednoczonych szczyt G7, natomiast na skutek sprzeciwu Angeli Merkel cała ta idea upadła. Wreszcie prezydent podjął starania, by konwencja partyjna, na której oficjalnie otrzyma nominację, by ponownie ubiegać się o urząd prezydenta, odbyła się w normalnej formie, z wielotysięcznym tłumem, z chmarą dziennikarzy, wieloma mówcami itd. Jednak rzeczywistość nie chciała się pogodzić z planami Donalda Trumpa. Planowana konwencja w Karolinie Północnej nie mogła się odbyć w takiej formie ze względu na zarządzenia, które wprowadził ten stan, w związku z czym Trump próbował przesunąć organizację części tej konwencji do Jacksonville na Florydzie i kiedy już to wydawało się przesądzone, tam zresztą sytuacja miała być łatwiejsza, bo gubernatorem Florydy jest republikanin Ron DeSantis, to okazało się, że sytuacja pandemiczna dogoniła prezydenta. Również tam na Florydzie doszło do gwałtownego wzrostu zachorowań, m.in. w Jacksonville, i z tego planu również Trump musiał się wycofać. Były więc liczne próby powrotu do normalności, które niestety napotykały kolejne mielizny. W tym samym czasie sondaże zaczęły rosnąć dla Joe Bidena. Mimo początkowych obaw, że jest to polityk, który gorzej radzi sobie z pozyskiwaniem pieniędzy od darczyńców, który nie do końca orientuje się w rzeczywistości internetowej, który nie porywa młodych i który nie jest obietnicą jakiegoś powiewu świeżości w amerykańskiej polityce, trudno, żeby tak było. To jest polityk, który swoją polityczną karierę zaczynał, kiedy w Polsce rządził Edward Gierek, a w Stanach Zjednoczonych Richard Nixon, więc bardzo dawno temu. Natomiast przyszedł czas na Bidena z kilku powodów. Po pierwsze, nie był Donaldem Trumpem. Donald Trump produkował wokół siebie chaos, niestabilność, budził niepokój części ludzi, czy poradzi sobie z nowym kryzysem. Spokojny, stabilny, przewidywalny Biden okazał się sensowną alternatywą. Po drugie, nie był Hillary Clinton. W 2016 roku Hillary Clinton budziła tak dużą antypatię, że na przykład wyborcy, którzy pierwotnie popierali w prawyborach Berniego Sandersa, przerzucili swoje głosy nawet na Donalda Trumpa. 12% wyborców Sandersa zagłosowało w końcu na Trumpa albo zostało w domu. Biden tego problemu nie ma, nie budzi tak dużych negatywnych emocji i to samo w sobie jest już atutem, bo pozwala mu zbierać głosy. Wreszcie Biden trafił na swój czas. Do niedawna mocno zyskiwali politycy zapowiadający potrzebę radykalnych zmian w Stanach Zjednoczonych. Donald Trump, Bernie Sanders. Natomiast pandemia spowodowała, że wielu ludzi przestało zastanawiać się nad drastycznymi reformami, raczej zaczęło marzyć o tym, by znowu było tak, jak było. A kto może lepiej zagwarantować, że znowu będzie tak, jak było, niż polityk od wielu dekad obecny w amerykańskiej polityce, będący właściwie uosobieniem tego starego porządku. Dlatego Joe Biden, mimo że niewiele robił, rzadko pokazywał się publicznie, a jeśli już to w masce, a przede wszystkim siedział w swoim własnym domu, a nawet wielu mówi w piwnicy, to jednak mógł odnotować znaczne wzrosty w sondażach. Dlatego prezydent Trump, nie mogąc już liczyć na szybki zwrot w kwestii pandemii i powrotu dobrych wyników gospodarczych, musiał znaleźć inny punkt zaczepienia, który pozwoliłby mu odbudować kampanijne straty. I taka możliwość pojawiła się po śmierci George'a Floyda w wyniku interwencji policyjnej. Choć jak dziś pokazują sondaże, większość Amerykanów popiera postulaty czarnoskórych Amerykanów, to jednak nie wyraża już takiego poparcia, co zresztą oczywiste, dla wszelkich niepokojów na ulicach miast, dla awantur z policją, dla aktów wandalizmu. W związku z czym prezydent postanowił zaakcentować właśnie te zjawiska i przedstawić siebie jako tego, który jest w stanie przywrócić ład i porządek na amerykańskich ulicach. We stopped the violence and restored peace and order to the streets. Law and order tweetował nawet w czasie spotkania z Andrzejem Dudą. Dodatkowym prezentem dla prezydenta była propozycja radykalnych demokratów, którzy zaproponowali obcięcie finansowania dla policji. Defund the police.
To oczywiście był element szerszego pakietu reform, który zakładał przeniesienie części obowiązków policyjnych na inne struktury, natomiast wyjęty z kontekstu i pokazywany na tle płonących samochodów raczej wyglądał na szaleństwo grupki radykałów. Te niebezpieczeństwo oczywiście od razu zauważył Joe Biden, odcinając się od tej koncepcji, natomiast dla Donalda Trumpa to była sytuacja idealna. Postanowił wykorzystać postulat obcięcia środków policji do pokazania, do czego są zdolni demokraci. Wykorzystywał to nie tylko w swoich przemówieniach, ale również w serii bardzo sugestywnych spotów telewizyjnych. W jednym z nich obserwujemy na przykład starszą kobietę z przedmieść, która siedzi w swoim domu, ogląda telewizję i nagle słyszy, że ktoś włamuje się do jej mieszkania. Chwyta za telefon, dzwoni na numer alarmowy, a tam komunikat, że niestety nikt nie przyjdzie jej na pomoc, ponieważ demokraci zdecydowali się na obcięcie środków dla policji. Warto zauważyć, że ten spot jest kierowany dokładnie do tych grup demograficznych, na których Trumpowi dzisiaj bardzo zależy, czyli do kobiet, starszych obywateli, mieszkańców przedmieści. Jeżeli uda się ich skutecznie przekonać, jakim zagrożeniem są dla nich pomysły demokratów, być może zdecydują się wrócić do Trumpa. Obok narracji law and order, którą Trump stara się zresztą budować nie tylko słowami, ale i czynami, na przykład wysyłając agentów federalnych do Portland, pojawił się drugi istotny wątek tej kampanii, czyli Chiny. Pogarszające się relacje z Chinami, oskarżenia o to, że Chińczycy odebrali Amerykanom miejsca pracy, kradną technologię, wyzyskują system międzynarodowy, to nic nowego oczywiście w narracji prezydenta Trumpa. W 2016 roku te tematy były obecne na jego wiecach i do pewnego stopnia pozwoliły mu wygrać tamte wybory. Zresztą o tym, jak pogarszają się amerykańsko-chińskie relacje, mówiłem więcej w klubotygodniku poświęconym nowej zimnej wojnie. Do tych pogarszających się relacji amerykańsko-chińskiej można zresztą dodawać kolejne incydenty. Amerykanie w błyskawicznym tempie zamknęli chiński konsulat w mieście Houston, zarzucając Chińczykom szpiegostwo. Chińczycy odpowiedzieli podobnym działaniem na terytorium Chin. Ostatnio Donald Trump zapowiedział z kolei zablokowanie TikToka dla amerykańskich użytkowników. To zresztą nie tylko działania, ale też liczne wypowiedzi administracji prezydenckiej. Szef FBI mówił o tym, że dochodzenia w sprawie chińskich cyberataków są otwierane średnio co 10 godzin w Stanach Zjednoczonych. Z kolei Mike Pompeo w bardzo dramatycznym przemówieniu poświęconym Chinom mówił o tym, że wolny świat musi ponownie zatriumfować nad tyranią. Przypomniał też o słowach prezydenta Nixona, który z perspektywy czasu, patrząc na to, jak Amerykanie wprowadzili Chiny w międzynarodowy system, miał powiedzieć: stworzyliśmy Frankensteina. Równolegle do tej zmiany narracji Trump postarał się również zmienić swój wizerunek, jeśli chodzi o walkę z COVID-19. Odwołał masową konwencję. Zasugerował, że być może jednak obywatele powinni nosić maski i to jest bardzo ważna zmiana, ponieważ wcześniejsze odrzucanie przez Trumpa noszenia masek wywołało de facto wojnę kulturową w Stanach Zjednoczonych, gdzie po jednej stronie barykady byli dobrzy demokraci, którzy nosili maski, po drugiej stronie dobrzy republikanie, którzy w imię wolności nie nosili masek. Dziś prezydent stara się jednak rozstrzygnąć ten spór na rzecz noszenia tego materiału zakrywającego twarz i nos. Również prezydent zaczął zmieniać swoją narrację dotyczącą pandemii. Już nie mówi, że zniknie ona łatwo i szybko i wkrótce wrócimy do normalności, ale jednak stara się zasiać taki przekaz, że być może musi być gorzej, zanim znowu będzie lepiej. W ten sposób Donald Trump stara się postawić siebie jako bardziej poważnego męża stanu. Wrócił do briefingów prasowych, jednak tym razem są one krótsze. Donald Trump chętnie korzysta z notatek, stara się być dokładniejszy i nie dawać mediom pożywki do tak zwanego grillowania, jak to miało miejsce w sytuacjach, kiedy na przykład wspominał o tym, że wybielacz mógłby być dobrym środkiem wirusobójczym, zwłaszcza jeśli by go zastosować do wewnątrz, co zresztą wzbudziło przerażenie lekarzy, producentów wybielaczy oraz amerykańskich mediów. Czy ta zmiana uratuje wyborczy wynik Trumpa? To całkiem możliwe. Nawet sztab Bidena spodziewa się, że część ludzi, którzy dzisiaj od prezydenta
odeszło, jednak jakoś sobie zracjonalizuje powrót i zagłosuje w efekcie na Donalda Trumpa, co będzie oznaczało, że wybory 2020 roku będą jednak dużo, dużo bliższe, a wynik do końca pozostanie nierozstrzygnięty. Trump nie ma już większych szans na zostanie mężem stanu w walce z epidemią, ale jednak może zdecydowanie poprawić swój wizerunek, jeżeli chodzi o walkę z toczącą Amerykę chorobą. Oprócz tego narracja Law and Order może mu przysporzyć zwolenników, zwłaszcza wśród tradycyjnych republikanów, którzy trochę się co do głosowania na prezydenta zawahali, ale jednak wciąż mogą do niego wrócić. Dodatkowo narracja chińska również służy Trumpowi. Trump jest dużo bardziej wiarygodny, jeśli chodzi o twardą linię wobec Pekinu, niż Joe Biden, a jak pokazują sondaże, coraz większa grupa Amerykanów ma negatywną wizję Chin, co pandemia jeszcze znacząco pogłębiła. Sztab prezydenta zdaje sobie jednak sprawę, że sukces Bidena stał się bliższy niż kiedykolwiek wcześniej. Sondaże zresztą pokazują nie tylko przewagę Bidena, ale również szansę demokratów, by utrzymać Izbę Reprezentantów i odzyskać Senat, a więc uzyskać przewagę w amerykańskim kongresie. Wiele będzie zależało od tego, jak będzie rozwijała się sytuacja pandemiczna. Jeżeli do jesieni ona wyhamuje, zwiększą się szanse Trumpa, natomiast jeżeli się pogorszy, oczywiście będzie dokładnie odwrotnie. Wiele będzie też zależało od sytuacji gospodarczej. Do tej pory negatywne skutki załamania gospodarczego hamowały nieco te programy pomocowe, których wartość dzisiaj sięga bilionów dolarów, ale one nie mogą trwać wiecznie. Co będzie, kiedy rząd przestanie dopłacać do zasiłków dla bezrobotnych, hamować eksmisję, wspierać firmy i ratować je przed bankructwami? Jeżeli skumulują się te negatywne efekty, Donald Trump najprawdopodobniej przegra, niezależnie od tego, jaką strategię narracyjną przyjmie. To już wszystko na dziś. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten odcinek. Jeżeli tak było, zostawcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie nasz kanał, żeby nie przegapić żadnego z następnych materiałów. Ponieważ zbliżają się wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych, tych materiałów o USA będzie z całą pewnością więcej, a ja mam do Was pytanie. Czy jeżeli w najbliższej przyszłości pojawiłaby się propozycja podcastu, który pojawiałby się zdecydowanie częściej niż Klubotygodniki i opowiadał o meandrach amerykańskiej polityki, o tym, jak mają wyglądać te zbliżające się wybory. Bylibyście zainteresowani słuchaniem takiego programu? Jeżeli tak, zostawcie taką informację w komentarzach. Wiele nam to rozjaśni, jeśli chodzi o przyszłość tego, co chcemy razem z Wami tworzyć. Do zobaczenia. You